Witajcie moi drodzy, ja jestem Brave, a to jest kolejny odcinek z serii Dead Island. Tak więc, przejdźmy od razu do konkretów. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dosyć szybki. Znaczy szybki w sensie, rozegram go bez większych problemów. No, przynajmniej tak bym chciał. Jak będzie, zobaczymy. I w kwestii przypomnienia, zobaczmy, jakie mamy główne zadanie. Główne zadanie na chwilę obecną jest bardzo trudne. Przynajmniej tu jest tak napisane. Mamy udać się do osady Alfrana. Jeśli dobrze kojarzę, to mamy go chyba zabić. Bądź na pewno zrobić mu krzywdę. Tak czy inaczej, zerknijmy jeszcze, co mamy z zadań pobocznych. No to są zadania jeszcze, które mam do zrobienia w innych lokacjach, więc na razie sobie to odpuścimy. Ale jeśli dobrze patrzyłem na mapie, gdzie to nas prowadzi? Tu nas prowadzi, ale tak. Tutaj mamy poboczne zabić wszystkich nieumarłych w porcie. Więc chyba od tego zaczniemy na dobry początek. Fajnie też by było, jakbym gdzieś znalazł jakąś apteczkę, chyba że... Nie, nie mam. Jakąś apteczkę, ewentualnie jakąś puszkę napoju, który w tej grze i tylko w tej grze stawiam jej na nogi. No dobra, nie z takich opresji wychodziłem, więc może ten pasek życia, przynajmniej pasek życia w takim stanie wystarczy mi na rozprawienie się z tym, co tutaj mnie spotka. Moment, jakaś skrzynka z jabłkami. Something good in here? Niestety, nic dla mnie. Szkoda. Szkoda, moi drodzy. No i tu by się do tego domu przydało wejść, niestety nie mogę. Kasa, fajna sprawa, ale no naprawdę wolałbym, zamiast tych 333 dolców, wolałbym naprawdę takie ładne, soczyste, jędrne jabłko. No. To jak na złość nic nie ma. No nie, no cała skrzynka... Okej. No dobra, cała skrzynka, ale ja mogę wziąć tylko jedną. Kiepsko. Tu jest druga, może też mi się uda coś... Tak, te najbardziej soczyste, te najbardziej czerwone. Chyba też najbardziej okrągłe. Ty się zakryłeś, więc pozwolę ci się... Aha. Tak czułem, że coś za plecami jeszcze mam, no ale no niestety... Nie zareagowałem. Aha. Jeszcze co mam, a raczej kogo? Czy tam w sumie raczej co? Koksika. Jak żeby inaczej. Mógłbyś się tak zepchnąć. O właśnie. Proście, a będzie wam dane! To mówię ja, Brave. No dobra, ale to jeszcze nie to jest, na co liczyłem. Wrócił, słuchaj. Już teraz nie wrócił. Tie!
Dobra, tego nie skomentuję. Myślę, że już was przyzwyczaiłem do tego, że nie jestem nieśmiertelny w tej grze. Ale to chyba i dobrze. Okej, okay, runda druga. Wcześniej były płatki, teraz ich nie ma. Można i tak. Koleś, gdzie jesteś? Oddaj mi siekierę. A tu jest. No właśnie, a nie można było tak wcześniej. Jeden cios i pozamiatane. Zepsuty młotek, męczący klucz. Nie interesuje mnie to. Bo do wielu bardziej zainteresowałby mnie puszka. Do nektaru bogów. Przynajmniej w tej grze. Tak to wygląda. Okej, okay, to mamy jeszcze jakąś skrzynię. Tonfa. Poziom 30. No niby jest... Niby... Obrażenia ma całkiem spoko. Ale nie. Jest jeden plus. Jeśli można tak to ująć. Jest jeden plus umierania w tej grze. Jaki? Oż. Ja bym chciał stąd wyjść. Spróbujemy jeszcze raz. O, kto mi zapierdzielił tą kładkę, po której przyszedłem za pierwszym razem? Whatever. Co do plusa, tak? Jest jeden plus umierania w tej grze. Plus jest mianowicie taki, że jak umrzemy, to na pewno ożyjemy, więc może czekaj, może jest więcej niż jeden plus. Bo na pewno ożyjemy, więc to jest na pewno plus. Zginięcie nie oznacza dla nas końca gry. O, no to w sumie to jest bardzo duży plus. Nie cofa nas za bardzo gdzieś tam na drugi koniec mapy i tak dalej i tym podobne. Ale mi chodziło w takim razie o drugi plus. Bądź kolejny. Może tak będzie bezpieczniej powiedzieć, bo się zaraz okaże, że jest ich więcej. Chodzi mi o to, że jak umrzemy, to z martwych wstajemy, bo tak to w sumie też trzeba nazwać, z kompletnym paskiem życia. Z pełnym paskiem życia, może tak. Tak jak widać teraz na załączonym obrazku w moim przypadku. Interested? Okej. Okay. Ale już skończmy z tym gadaniem. Albo nie. W sumie skończmy z gadaniem w próżni, a pogadajmy z Tobiasem bądź z Tobiasem. Thanks for all your help. Hope this helps. No raczej nie inaczej. 4400 dolców. Przyda się. Dobra, zobaczymy co ma ten jegomość na stanie. Jeszcze chyba nic nie kupiłem, odkąd gram w tą grę. To chyba jeszcze nic nie kupiłem u handlarza. Szczerze mówiąc. Dobra, sprzedam mu za to ten wolny rewolwer. Zostawię sobie Magnum. Mocny pistolet, karabin jednostrzałowy, karabin automatyczny. Dobra, sprzedam ten niebezpieczny karabin, może mu się przyda. Niszczący. I sprzedam też kałacha. I sprzedam też kumpla gliniarza. Jak już mi to nie przypadło do gustu, mimo wszystko wolę broń, która tnie. Albo ewentualnie, tak jak w przypadku mojej jednej z ulubionych gwiazd. Mianowicie chodzi mi tutaj o sprawną ciężką gwiazdę zaranną, tak? Inaczej rzecz ujmując, Morgenstern. Takie chyba trudne słowo. Dobra, ale skoro już tak to zrobiłem, to jeszcze sobie coś tutaj wrzucimy. A tego jeszcze nie mogę.
Prowizoryczną maczetę sobie rzucimy. Chociaż nie, rzucimy sobie właśnie tą gwiazdę zaranną. O, ładna, prawda? Bardzo ładna, nawet bym powiedział. No i dobrze, i co teraz? Co teraz, co teraz? Tutaj miałem przynieść lorem bandaże. Okej, ale może to zostawię i udam się do osady. Daleka droga przede mną. Idź do kryjówki Rosjan w dżungli i zdobądź telefon satelitarny. Kryjówka Rosjan. Pewnie ktoś mi kiedyś o tym mówił. Pewnie nie tak dawno, ale jakoś nie zapamiętałem wątku. Znaczy tego, że to Rosjanie. No, ale cóż, w dzisiejszych czasach, jak się zapewne orientujecie, nie jest to takie dziwne, że gdzie się nie obejrzysz, ruski. Okej. No dobra, to chyba jednak zaczniemy od nich. Bo i tak mamy po drodze. Mamy po drodze, bo jedziemy po drodze. To jest aż... To jest tak prawdziwe, że aż głupie to sobie powiedziałem. Ale nie zarzucicie mi chyba, że nie ma w tym sensu. Już dojechałem. Jeszcze 116 metrów. Najwyraźniej mają jakieś patrole. Bądź coś w tym stylu, tylko skąd on do mnie strzelał? Myślę, że jak oberwę, to się dowiem. No, widzicie by kogoś? Ciekawy jestem się tym... A, dobra. W tym momencie, jak zadałem pytanie, ktoś widział. Ej, ładnie! One shot, one kill. Dobra, ale jeszcze ktoś. A, już. Ładne to magnum. Ach. No bo warto było chyba to ulepszyć. Dobra, to pofatygujemy się chyba na piechotę. Oberwałem. Skąd? Eksperyment, strzeliłem przez deskę. A jednak to jeszcze nie te czasy na gry. Who's next? To znaczy te czasy, w którym powstała ta gra. O, nieważne. Znowu się zapętliłem. Oczywiście chodziło mi o silnik gry, o realistykę. Realistyka? No, nowe słowo chyba. Realistyka. Okej. Okay. Powiem inaczej. Realna fizyka, bo zrobiłem miksior. Realistyka. Ladies and gentlemen, słowa na dziś. Realistyka. Dobra, dobra. Dobra, co tu mamy? Stół. Już nam się coś popsuło, żebyśmy mogli. A jakże?
mocny 329, ten ma 273 wypaczony. Zepsuta maczeta 424. No ładnie. Okay. Dobra, jeśli dobrze łapię, no to już spełniłem to zadanie, które miałem zrobić. Okay. Czyli co? Czyli teraz wracamy do głównego wątku. Chociaż nie, no tutaj jeszcze... No tak. Dobra. Więc to przed chwilą to było coś na zasadzie posterunku. A główna baza, bo już krajówka jak zwał, tak zwał tych Rosjan, jest gdzieś tutaj. Chyba już niejednokrotnie zauważyliście, że o wiele lepiej sprawdza się na przykład ta oto siekiera, ale tak naprawdę chyba każda broń biała, tak zwana, sprawdza się o wiele lepiej niż broń palna przeciwko zombie. Jakiś bunkier. Twardy jest. Rzeźnik. Ej, jeśli dobrze widzę, to robią uniki. Albo ma taki po prostu sposób bycia, że tak powiem. Chociaż mi się wydaje, że on robi uniki. Powiem więcej. To było coś na zasadzie capoeira. Poważnie, aż sobie sam już po nagraniu tego odcinka go włączę, żeby to zobaczyć. Dobra, cóż to mamy? W końcu jakiś napój energetyczny. Miami. Brzydwa. Okay. Więcej napoju. Widać, że to ruskie konserwy. I napoje, tak czy inaczej, puszki. Z różną zawartością. Dobra, i zobaczymy, o co kaman. Easy, Drusha. We're coming to you. The whole island is surrounded by Navy ships. We'll try to go around them. Aha. Zadanie ukończone, głos z niebios. No dobra, teraz to już możemy potraktować jako zakończone zadanie oficjalnie. Na pewno wiem już po tym, że ktoś stara się dostać na wyspę. Tak dla odmiany, nie? Bo wszyscy chcą na chwilę obecną z niej uciekać, czyli się z niej wydostać, ale też ktoś próbuje się na nią dostać. Okej, okay, tu mamy tą nową maczetę, więc zobaczymy, co możemy. Ona jest biała w sumie, czyli... ale biała, ale 400. Nie, no nie jest tak źle z nią. Co możemy stworzyć? Nic nie możemy stworzyć.
podejrzyjmy po raz kolejny, gdzie mam się udać. Tutaj, tylko to prowadzi główną drogą, głównymi drogami. A jakbym się spróbował przebić przez dżunglę, ale to na pierwszą. No dobra, zwieźmy trochę tego terenu. Na pewno będzie ciekawie. A, dla tych, którzy by nie wiedzieli, po co jadę tam, gdzie jadę. To przede wszystkim, oprócz tego, że mam zabić, co też w sumie nie jest dziwne, bo główną czynnością, którą ja robię w tej grze, to zabijam mniej bądź bardziej żywe trupy. Ale o cholera. Przede wszystkim celem tej mojej wycieczki jest pozyskanie łodzi, tak? Łodzi, którą mam się dostać na teren wyspy, a dokładnie teren więzienia. No, przejdźmy. Mocna wielka maczeta. Okej, z tego co bardziej słyszę niż widzę, wynika, że bandziory walczą z zombie. No i w sumie zaraz przegra, więc chyba nie będę nawet próbował amunicji. Jeszcze raz. I pozamiatane. No. No właśnie. Ktoś mi pomaga, tylko szczerze jeszcze nie wiem kto. Czy pomaga mi na takiej zasadzie, że wykańcza tych gamoni? Tylko jest pytanie, czy robi to umyślnie, czy po prostu jest to jeden z zombie. Headshot. A jednak. Nieszkodliwy karabin jednorazowy. Jednak to człowiek. Bronił się przed nim. Nawet nieźle mu to szło. Muszę coś sprawdzić. Okej, 60. Chodziło mi o to, ile mam amunicji do karabinu. I mean, if you hadn't shown up, I think I'm okay for now. Cieszy mnie to. No nie trzeba, naprawdę, nie trzeba. No dobra, skoro nalegasz. 4014. Dobra, jak daleko tam mamy? Jeszcze 287 metrów, to na piechotę chyba raczej tam się nie wybiorę, więc cofniemy się po auto. Moment. Okej, już jestem. Dobrze, jedziemy. Nie traćmy czasu. Zaktualizowała nam się mapa przez chwilę. Dosłownie przez chwilę.
Jak sami nie zauważyliście, cofniemy. No dawaj, no bo zaraz dojdę do wniosku, że jakieś omamy. Dobra. Ja no żarty sobie robił. Ktoś ze mnie. To lubię z tym. Pytanie ze 100 punktów. Ci tam to zaczną do mnie strzelać, jak mnie zobaczą, czy to są zombie. Dobra, to są zombie. Dzięki za odpowiedź. Jakoś dziwnie ludzko szli. Okej. Dużo jestem. Dobra, stań i wyjdź na... O właśnie, dzięki. Dzięki. Przez chwilę miałem nadzieję, że tam nikogo nie będzie. Do kogo oni strzelają? No do kogoś strzelają na pewno. Tylko pytanie do kogo? Jakoś zrobiło się dziwnie cicho. Bardzo dziwnie. Kill the dogs! No za szybki jest, no. Nie mogę go trafić. O właśnie. Dobra, tutaj mamy cztery kółka. Jakbym chciał wrócić. Dobra, snajperów zdjąłem. A jaką się teraz przedostać? Zerknijmy. Okej, czaszki nam się zaktualizowały. Jakoś mnie w sumie to nie dziwi. Jakieś bulgotanie. Jeśli dobrze słyszę. Wypaczony karabin, jeden strzałowy, 279 plus 13. No, zaraz się pogniewam, no pogniewam. Oni do mnie strzelają. Ok, uuu, lala, ja tu widzę coś fajnego. Właśnie tak.